Cześć, z tej strony Ola i witam Cię na trzecim dniu wyzwania 5 dni z asztangą jogą. Dzisiaj poznamy kilka pozycji siedzących, ale najpierw powtórzymy sobie wszystko, co do tej pory się nauczyliśmy. Zapraszam Cię na początek maty. Połącz stopy i zacznij od rozgrzewki barków. Zataczaj duże koła. Skoncentruj uwagę na oddechu. Przypomnij sobie oddech ujjayi, szumiący oddech cały czas przez nos. I teraz nadgarstki dookoła, połącz, zataczaj koła. Jeszcze rozgrzej. I zaczynamy z Samastitihi. Powitanie słońca, wersja A. Ekam, wdech, spójrz na kciuki. Dwe, wydech, skłon. Trini, wdech, proste plecy. Chaturari, wydech, chaturanga. Pancha, wdech, pies z głową w górę. Sha, wydech, pies z głową w dół. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Sapta. Prawa, lewa do przodu. Połącz nogi. Wdech. Płaskie plecy. Aż to wydech. Nawa. Wdech. Spójrz na dłonie. Samastitihi. Ekam, wdech. Dwe, wydech. Trini, wdech. Chaturari, wydech. Pancha, wdech. Sha, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Sapta, wdech. Prawa, lewa do przodu. Aż to wydech. Nawa, wdech. Samastitihi. Ekam, wdech. Dwe, wydech. Trini, wdech. Chaturari, wydech. Pancha, wdech. Isha, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Sapta. Prawa, lewa do przodu. Wdech. Aż to wydech. Nawa, wdech. Samastitihi. Jeszcze dwa razy. Ekam, wdech. Dwe, wydech. Trini, wdech. Chaturari, wydech. Pancha, wdech. Isha, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sapta. Prawa, lewa. Wdech. Aż to wydech. Nawa, wdech. Samastitihi. Ostatni raz. Ekam, wdech. Dwe, wydech. Trini, wdech. Chaturari, wydech. Pancha, wdech. Isha, wydech. Raz. Dwa.
2, 3, 4, 5, prawa, lewa do przodu, sapta, wdech, aż to wydech, nawa, wdech, samastitihi, surya namaskar, B, zaczynamy od utkatasany, ekam, wdech, dwe, wydech, trini, wdech, czatuari, wydech, pancia, wdech, sza, wydech. Prawa noga, długi krok do przodu. Sapta, wojownik A. Wdech. Aż to wydech. Nawa, wdech. Dasza, wydech. Lewa noga, długi krok. Eka, dasza, wdech. Dwa, dasza, wydech. Trajo, dasza, wdech. Czator, dasza, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pancia, dasza, prawa, lewa, wdech. Siodasza, wydech, skłon. Utkatasana, sapta dasza, wdech i samastitihi. Ustaw stopy na szerokość bioder, padagusztasana. Ekam, wdech, chwyć za duże paluchy. Głowa jeszcze do góry, dwie, wydech, skłon. Biodra nad kostkami, oddal barki od uszu, patrz na nogi. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Trini, głowa do góry, wdech i padahastasana. Dwie, wydech, połóż ręce pod stopy. Wydech, skłon. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Trini, wdech, głowa do góry, wydech, ręce na biodra, wstajemy, samastitihi, trikonasana, prawa noga do tyłu, ekam, wdech, obie nogi na prawo, dwie, wydech, skłon, raz, dwa, trzy, cztery, 5. Trini, wdech, obie nogi na lewo, chatuari, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Pancha, wdech. Parivrita, trikonasana. Jeżeli potrzebujesz, weź ze sobą cegłę. Wdech i dwie, wydech, skłon. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Trini, wdech, chatuari, na drugą stronę, wydech. Raz. Dwa, trzy, cztery, 5. Pancha, wdech, samastitihi. Parshva konasana, ekam, wdech, długi krok, obie nogi na prawo. Dwie, wydech, możesz wykorzystać cegłę. Skinamy prawe kolano, lewa po skosie, raz. Dwa, trzy, cztery,
5. Trini, wdech. Chaturthi, wydech. Kolano na wprost, stopa w tym samym kierunku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pancha, wdech. Parivrita, Parsva Konasana. Skręcamy w prawo. Tylna pięta do góry, cegła na ziemię. Odłóż kolano. Dwa, wydech. Możesz połączyć ręce, możesz dać rękę na cegłę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Trini, wdech. Chaturthi, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pancha, wdech. Samastitihi. Odkładamy cegłę. Prasarita Padottanasana. A. Ekam, wdech. Pięty na zewnątrz. Dwa, wydech, dłonie na środku, na ziemi. Wdech, głowa do góry. Trini, wydech, skłon. Barki od uszu zatrzymujemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Chaturthi, głowa do góry. Wdech. Wydech, ręce na biodra. I pancha, wdech. Wersja B. Ekam, wdech. Dwa, wydech, dłonie na biodra. Wdech, otwórz klatkę. Trini, wydech, skłon. Wciągnij brzuch, wypchnij biodra. Napnij uda. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Chaturthi, jednym ruchem do góry. Wersja C. Ekam, wdech. Dwa, wydech. Wdech. I trini, wydech. Odciągnij ręce od boków ciała. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I Chaturthi, jednym ruchem do góry. Wdech. Ostatnia wersja. Ekam, wdech. Dwa, wydech, chwyć duże paluchy. Wdech, wydłuż plecy, wciągnij brzuch. I trini, wydech, głową do podłogi. Ciężar ciała bardziej przy nasadzie palców. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Chaturthi, głowa do góry, wdech. Wydech, ręce na biodra. Pancha, wdech. Samastitihi. Wracamy na początek maty. Parsvottanasana. Prawa noga do tyłu. Nie za długi krok. Ekam, wdech. Szerzej rozstaw stopy, biodra ustawione równolegle. Dwa, wydech, skłon. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Trini, wdech do góry. Chaturthi, wydech. I znowu lewa noga bardziej do boku, biodra równolegle. Wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pancha, wdech. Samastitihi. Przygotuj sobie pasek. Utthitasana, Padottanasana. Prawa noga do środka paska. Ekam, wdech.
Dwa, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Trini, wdech. Chatuari, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pancha, wdech, wracamy. Sia, wydech, niżej klatka w dół i sapta. Ręka na biodro, noga zostaje u góry. Raz. Brzuch wciągnięty. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Aż to. Prawa noga do środka. Wdech. Do lewej ręki. Nawa, wydech. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dasza, wdech, wyprostuj się. Eka dasza, noga na lewo, głowa w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, dwa, dasza, powrót, trajo, dasza, przytul się do nogi, czator, dasza, ręka na biodro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odłóż pasek. Ardha Baddha Padma, Padmottanasana. Prawa noga, ekam, wdech. Dwa, wydech, zatrzymamy się tutaj, kolano ściągaj w dół. Pamiętaj, że możesz być w pozycji drzewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trini, wdech, wydech, zatrzymanie. Chatuari do góry, wdech, pancha, wydech. Sia, lewa noga, wdech. I sapta, wydech, zatrzymanie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Aż to wdech. Wydech, pauza. Nawa, wdech. Odkładamy. Samastitihi. Wracamy na początek maty. Utkatasana, od pełnej winiasy. Ekam, wdech. Dwa, wydech. Trini, wdech. Chatuari, wydech. Pancha, wdech. Sia, wydech. Sapta, prawa, lewa do przodu. Połącz duże palce. Zegnij kolana. Zatrzymanie. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Aż to wydech. Vakasana, przygotowanie. Raz, dwa, odłóż i chaturanga. Nawa. Dasha, wdech. Eka, dasha, wydech. Wojownik, wersja A, prawa noga, sapta, prawa noga do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aż to patrząc na kciuki, zmieniamy stronę na lewo, wydech. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Nawa, wojownik, dwa. Szeroko ramiona, spójrz w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dasza, wdech i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery,
5. Kadasza, wydech, czaturanga. 2, dasza, wdech. I trajo, dasza, wydech. Przejdź do siadu. Zaczynamy pozycję siedzące. Dandasana. Chcesz mieć proste plecy. Jeżeli czujesz, że masz ciężar ciała z tyłu, możesz zgiąć kolana, tak żeby czuć, że siedzisz prawidłowo. Możesz też wykorzystać cegłę lub koc, podłożyć pod pupę i w ten sposób zostać. 5 oddechów nieliczonych. I teraz paschimottanasana. Zostań na cegle, jeżeli potrzebujesz, jeżeli nie, to wykorzystaj zgięcie nóg. Możesz też zostawić proste kolana, chwyć za duże paluchy, wdech, wydłuż jeszcze plecy, wciągnij brzuch i wydech, skłon barki od uszu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Głowa do góry, wdech i chwytasz zewnętrzną krawędź stóp. Również możesz tutaj wykorzystać pasek, jeżeli potrzebujesz przedłużyć ramiona. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Głowa do góry, wdech. Odłóż cały sprzęt na bok. I wydech, skrzyżuj nogi. I to jest nasze pierwsze przejście winiasą do czaturangi. Chcemy przejść przez środek. Za każdym razem przez skrzyżowanie nóg. Na początku przekładaj w ten sposób nogi i wejdź do czaturangi. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Kolejna pozycja to purvottanasana. I tak samo teraz. Chcesz usiąść z powrotem, przechodzisz przez środek. Spróbuj, tak jak ja, na palce obciągnięte, powoli przejść, tak jak potrafisz. Spróbuj jeszcze na chwilę tu się zatrzymać i dopiero odłóż biodra na ziemię. Purvottanasana, ręce daj do tyłu, dłonie skierowane w stronę stóp. Podnosisz biodra do góry. I teraz, jeżeli czujesz, że nie masz już więcej przestrzeni, możesz zgiąć kolana. Jeżeli dasz radę, docisnąć stopy całe do ziemi, unieś wyżej, zatrzymaj tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech. Znowu krzyżujemy nogi. Przejście do czaturangi. Pies z głową w górę, pies z głową w dół. Wracamy do siadu, pozycja Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Przez środek, tak jak potrafisz, powoli. I teraz Ardha Baddha Padmottanasana, Ardha Baddha Padma Padmottanasana to pozycja, którą wchodzimy prawą nogą do połowy lotosu. I sprawdzamy na początku, czy w ogóle jest szansa, żeby wykonać lotos. Jeżeli wkładasz nogę i okazuje się, że kolano jest gdzieś na tej wysokości, że masz zamknięte biodro, to proponuję Ci na początku modyfikację tej pozycji w ten sposób, do Hindolasany. Jeżeli nie sięgasz stopą do dołu łokciowego, to zostań tutaj. Wyprostuj plecy. Staraj się odciągać kolano od klatki, przytulać bliżej do siebie stopę. Pozostajesz wtedy w tej pozycji na 5 oddechów i później lewa strona tak samo. Natomiast jeżeli jesteś w stanie położyć kolano na ziemi, to chwyć pod kolanem, rozluźnij kolano, do kolca biodrowego. Teraz przytrzymujesz lewą ręką stopę, tak żeby ona się nie wyślizgnęła. Zawijasz się w prawo i
i próbujesz chwycić duży paluch prawą ręką. Stąd chcesz odłożyć kolano na ziemię i lewa ręka chwyta za lewą stopę. Jeżeli kolano swobodnie Ci opada, ale nie możesz złapać za stopę, to wykonujesz tę wersję. Ważne jest, że jeżeli masz problem z kolanem, to nie powinnaś wykonywać skłonu do przodu. Lepiej zostać tutaj, a jeszcze lepiej wejść do tej pozycji i zatrzymać się w takiej wersji, która jest dla Ciebie bezpieczna na dzisiejszy dzień. 5 oddechów, zostajemy. Raz, 2, 3, 4, 5. Zmienię tylko stronę. I teraz tradycyjnie nauczana asztanga pomiędzy prawą a lewą stroną mamy winiasę. My dzisiaj będziemy wykonywać winiasy przejścia tylko pomiędzy pozycjami, czyli naraz będziemy robić prawą i lewą stronę. Zmieniamy stronę, lewa noga, wybierz swoją wersję i wydech skłon. Raz, 2, 3, 4, 5. Głowa do góry, wdech. Wydech, skrzyżuj nogi. Przejdź do czaturangi. Możesz wykonywać czaturangę na kolanach. Pamiętaj, wybieraj takie wersje, które są dla Ciebie najlepsze i pies z głową w dół. Kolejna pozycja to Trianga Mukha Ekha Pada Paschimottanasana. Wracasz do siadu. I podwijasz prawą nogę. Teraz może się okazać, że przewracasz się na lewą stronę. To podłóż sobie cegłę pod lewe biodro. Chcesz mieć miednicę na tej samej wysokości, neutralnie ustawioną. I teraz wykonaj skłon. Możesz wykonać ten skłon w ten sposób. Możesz wykorzystać pasek, a jeżeli masz łatwość ruchu, to chwytasz za lewy nadgarstek. Wybierz swoją wersję, ja pokażę Ci, jak wykonać tę pozycję z cegłą i z paskiem. Raz, 2, 3, 4, 5. Prostujesz plecy, wdech i wydech, zmieniamy stronę. Wyciągnij nogę, podłóż sobie cegłę pod drugi pośladek i załóż pasek. Raz, 2, staraj się patrzeć w jeden punkt, 3, oddychaj, 4, 5. Głowa do góry, wdech. Wydech, krzyżujesz nogi. Chaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Janusz Shirshasana A. Kolejna pozycja. Wracamy do siadu, wdech. I teraz masz zgiętą prawą nogę. Jeżeli nie możesz ustawić bioder poprawnie, czyli prawy pośladek będzie bardziej do tyłu, a chcesz, żeby się równo kończyły, to może potrzebujesz trochę stopę przesunąć bliżej kolana, bo może masz długie udo, długą kość udową i dlatego to Cię hamuje. Jak masz problem z biodrem, podłóż sobie cegłę tutaj, tak żeby kolano nie wisiało. Pochylamy się, możesz chwycić za stopę, opaść w dół. Możesz wykonać tę pozycję z paskiem. Raz, barki od uszu, brzuch wciągnięty. 2, 3,
4, 5. Głowa do góry, wdech i zmieniamy stronę, wydech. Wchodząc do pozycji, zacznij od przodopochylenia miednicy, wypchnij biodra do tyłu. Chcesz przykleić brzuch do uda. Głowa nie musi być nisko. Ważne, żebyś brzuchem schodziła jak najniżej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Głowa do góry, wdech. Wydech, krzyżujesz nogi. Wyciągnij sprzęt, przechodzisz przez środek. Chaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Janushirshasana B. Wracamy do siadu. Palce obciągnięte. Przechodzisz przez środek. Prześlizgujesz się. I teraz będzie prawa noga znowu zgięta, ale tym razem chcesz usiąść na stopę. I tutaj tak samo. Możesz zostać w tej pozycji, możesz spróbować zejść niżej. Wykorzystaj pasek, jeżeli potrzebujesz. Chwyć za stopę, jeżeli możesz. 5 oddechów w zatrzymaniu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Głowa do góry, wdech. Wydech, zmieniamy stronę. Wydłuż plecy, wciągnij brzuch, wydech, skłon. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. Wdech, głowa do góry, wydech, wracasz do skrzyżowania. Blisko siebie nogi, spróbuj podnieść biodra i przejdź do chaturangi. Pies z głową w górę, pies z głową w dół. Janushirshasana wersja C. Wracamy. I wersja C jest najtrudniejszą wersją. Chcemy nasadę palców zostawić na ziemi, pięte na udo, a kolanem zejść nisko w dół. Jeżeli kolano nie opada swobodnie, to po pierwsze podłóż sobie cegłę, usiądź na cegłę i zostań tutaj. Nie schodź niżej w dół. Jeżeli cegła to jest już za duża pomoc, ale ciągle czujesz na przykład ból przy nasadzie palców, że ta przestrzeń nie jest u Ciebie otwarta lub czujesz, że tu jest nie w porządku, wykorzystujesz sprzęt i zostajesz 5 oddechów w tej pozycji. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zmiana strony. Lewa, zgięta, pięta na udo. Podłóż cegłę. Zatrzymaj się tutaj. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wyprostuj się. Wydech. Skrzyżuj nogi, przejście, wdech, biodra do góry, wydech, chaturanga. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Marichyasana A, wracamy do siadu. Marichyasanie A, prawą nogę dajesz zgiętą blisko kolano do klatki. Prawą rękę unosisz i teraz musisz podnieść prawy pośladek do góry i pochylić się do przodu. Chcesz odwrócić ramię, dać rękę do tyłu i chwycić drugą dłoń, czyli dookoła oplątujesz się.
Jeżeli nie sięgasz, możesz wykorzystać pasek, przedłużyć ręce. Możesz też dłuższy zrobić krok, jeżeli Ci jest trudniej. A jeżeli nadal Ci jest ciężko dookoła chwycić, możesz dać szerzej nogę, włożyć rękę tutaj i zatrzymać się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głowa do góry, wdech, wydech, zmieniamy stronę. Jeżeli masz takie uczucie, że w panewce biodrowej jest ciasno i że w momencie, kiedy dajesz nogę tak blisko, jest tarcie kości o panewkę, to zwiększ dystans, nie musi być stopa tak blisko biodra. Możesz też dać ją troszeczkę bardziej do boku. Ważne jest, żebyś nie czuła tego dyskomfortu w biodrze. Pamiętaj, żeby podnieść lewy pośladek teraz do góry, lewa ręka mocno do przodu, dookoła zawijasz, chwytasz, wdech i wydech, skłon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, głowa do góry, wydech, krzyżujesz nogi, wdech, przejście do czaturangi. Wykonaj taką wersję, jaką chcesz. Wdech i wydech. Marichyasana B, wracamy do siadu, wdech. I teraz Marichyasana B, odwrócę się do Ciebie twarzą. Zaczynasz od lewej nogi i docelowo lewa noga będzie w lotosie. Jeżeli nie możesz tej pozycji wykonać, to kładziesz sobie stopę blisko biodra. Krzyżujesz stopy w okolicy kostek. I teraz prawą ręką dookoła prawej nogi zawijasz, wdech i wydech, skłon. Zostajesz tutaj na 5 oddechów. Pamiętaj, że jeżeli masz biodro niewystarczająco otwarte, to pierwsze, co Cię zaboli, to właśnie kolano. Dlatego szanuj swoje ograniczenia, nie spiesz się z tą pozycją. Jeżeli masz natomiast bardzo dobrze otwarte biodra i chcesz wykonać trudniejszą wersję, to wejdź do połowy lotosu. Teraz zegnij prawą nogę, przechyl się na lewo. Może się okazać, że w tym miejscu się zatrzymasz i będzie dla Ciebie dzisiaj wystarczająca pozycja. Może będziesz mogła się zapleść z tak ustawionymi nogami. I wydech, skłon. Wybierz własną wersję. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Głowa do góry, powolutku od dołu wyciągasz z lotosu. Druga strona, krzyżujesz, lewa ręka dookoła, wdech i wydech, skłon. Tak samo, wybierz swoją wersję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głowa do góry, wdech. Wydech, wracamy do siadu skrzyżnego. Przejście do czaturangi. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Marichyasana C. Siadamy z powrotem. I teraz mamy prawą nogę zgiętą, kolano skierowane do sufitu, ale przeciwną ręką obejmujemy. Wyprostuj plecy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmień stronę. Prawa ręka chwyta lewe kolano, wydłuż plecy. Raz, dwa, trzy, cztery,
5. Wdech, prostujemy się, wydech, przejście przez winiasę. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Marichyasana D, ostatnia. Wracamy. To teraz lewa noga od dołu, prawa od góry. Krzyżujesz w okolicy kostek, obejmujesz lewą ręką, skręcasz w prawo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Druga strona. Prawa noga od dołu, lewa od góry. Prawa ręka obejmuje lewą i skręt w lewo. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wracamy. Skrzyżuj nogi. Pomalutku przejdź do czaturangi. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. I na koniec pozycja nawasany, czyli okrętu. Powoli przechodzimy. Dajesz obie nogi do góry, ręce wzdłuż ciała. Ściągnij barki. Jeżeli możesz, wyprostuj nogi. Jeżeli czujesz, że wyprostowanie powoduje, że opadasz za nisko lub całe nogi bardzo mocno drżą, to wtedy zostaw zgięte. Wykonamy dzisiaj 3 nawasany po 5 oddechów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Krzyżujesz nogi, wdech, biodra do góry, wracasz. I jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Biodra do góry. I wracamy. Ostatni. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przejście. Czaturanga. Pies z głową w górę. Pies z głową w dół. Wracasz do siadu. I zostaniemy w siadzie. Teraz skrzyżuj ręce. Możesz chwycić za łokcie. Z wydechem zejdź w dół. Skłon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głowa do góry, ręce na kolana, zamknij oczy. Oddech ujjayi, głośny, szumiący. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I na koniec pochyl się, odepnij od podłogi, postaraj się unieść biodra. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. I przejdź do relaksu, połóż się. Rozluźnij nogi, skieruj dłonie w stronę sufitu, zatrzymaj.
weź teraz głęboki wdech. Głośno ustami wydech. Przenieś ręce za głowę, przeciągnij się. Daj kolana do klatki, pobujaj na boki. Połóż się na bok i stąd powoli przejdź do siadu. Trzeci dzień wyzwania zakończyliśmy na nawasanie, czyli pozycji okrętu. Jutro czeka nas powtórka i ciąg dalszy pozycji siedzących. Mam nadzieję, że subskrybujesz mój kanał. Jeżeli jeszcze nie, to link pojawi się tutaj. Zachęcam Cię do tego serdecznie. Do zobaczenia jutro na kolejnej lekcji. Namaste!